Witamy wszystkich w tych ostatnich dniach adoracji. Zachęcamy wszystkich, aby uczestniczyli, aby dalej kontynuowali swoją modlitwę i adorację. Wiemy, że to, co mówimy, to potem zbieramy w życiu. To, co, jeżeli wypowiadamy nasze uwielbienie i adorację dla Boga, Bóg przyjmuje z tego chwałę, a nasze życie zaczyna się być prawdziwym światłem Jego chwały. Chcę adorować dzisiaj Boga z psalmu 119 i werset 151. Bliski jesteś, Panie, a wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Panie, chcę podziękować Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest blisko, Bogiem, który jest w nas, Ten, który słyszy każdą modlitwę. Chcę podziękować Tobie za to, że Ty jesteś tym, który czuwa nad każdym naszym krokiem. Ty wiesz, kiedy wstajemy, kiedy pójdziemy się spać. Panie, Ty znasz każdą myśl naszego serca. Ty znasz wszystkie pragnienia, zanim zdążymy Tobie powiedzieć cokolwiek. Ty już wszystko wiesz, Panie. Nawet włosy na naszej głowie są policzone. Ty jesteś wszechmogący. Ty zawsze byłeś, zawsze jesteś i zawsze będziesz. Ty jesteś Bogiem, który wywyższa nasze życie. Ty jesteś rozwiązaniem i Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś celem naszego życia. Dla Ciebie chcemy żyć. Ciebie chcemy uwielbiać. Adorujemy Ciebie, Najwyższy. Ciebie, miłości naszego życia, chcemy uwielbiać dzisiaj. Niech Twoja chwała wypełni tą ziemię, a Ty przyjmij sobie chwałę z naszej ziemi. Bo wielka